najciekawsze choroby genetyczne u ludzi. Duplikacja czaszkowo-twarzowa. W języku potocznym choroba ta określana jest mianem syndromu dwóch twarzy. Zalicza się ją do grona najrzadszych schorzeń o podłożu genetycznym na świecie, gdyż występuje raz na 2,5 miliona narodzin. Jak sama nazwa wskazuje, choroba polega na podwojeniu poszczególnych części twarzy powierzchni czaszki, począwszy od oczu aż po usta. Stopień zaawansowania jest uwarunkowany genetycznie, więc w ekstremalnym wypadku mogą się zdarzyć pacjenci z wręcz podwójną twarzą. Początkowo choroba porównywana była do połączeń powstałych u bliźniąt syjamskich, lecz zostało to zdementowane, ponieważ noworodki z tym schorzeniem były jedynym embrionem przebywającym wówczas w łonie matki. Duplikacja czaszkowo-twarzowa występuje w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania białka z rodziny HH, który w nomenklaturze naukowej występuje pod nazwą Sonic Hedgehog Homolog. Określenie bezpośrednio nawiązuje do bohatera gier komputerowych, niebieskiego jeża Sonika, ze względu na charakterystyczne kolczaste wypustki widoczne w modelu owego białka. Wspomniana proteina odgrywa olbrzymią rolę w kształtowaniu czaszki podczas rozwoju embrionalnego. To właśnie białko HH odpowiada za nadawanie rys oraz szerokości twarzy. Na drodze eksperymentów laboratoryjnych przeprowadzanych na pisklętach doprowadzono do wystąpienia u zwierząt podwójnych dziobów, odkrywając tym samym genezę powstawania owej deformacji. Warto wspomnieć, że niedobór tego białka może przynieść odwrotny efekt, czyli cyklopię. Najczęściej noworodki dotknięte duplikacją czaszkowo-twarzową umierają chwilę po narodzinach ze względu na inne współistniejące schorzenia uniemożliwiające prawidłowe działanie podstawowych funkcji życiowych. Niesamowitym przykładem, a wręcz cudem, stała się historia Tressa Johnsona, amerykańskiego chłopca urodzonego w roku 2004. Tress urodził się z ekstremalną odmianą deformacji, ponieważ przy narodzinach okazało się, że posiada dodatkową twarz. Lekarze nie dawali szans noworodkowi, lecz ten stoczył prawdziwą walkę o swoje życie, którą zwyciężył, świętując w 2022 roku swoje 18 urodziny. Syndrom człowieka drzewa. To rzadkie, uwarunkowane genetycznie schorzenie skóry po raz pierwszy opisane zostało w roku 1922 przez parę niemieckich dermatologów, Feliksa Lewandowskiego oraz Wilhelma Lutza. Dlatego też w języku medycznym określa się je jako dysplazję Lewandowskiego-Lutza. Przyczyną syndromu człowieka drzewa jest zakażenie wirusem HPV typu 5, 8 lub 14, który w połączeniu z odpowiednimi predyspozycjami genetycznymi prowadzi do mutacji w obrębie dwóch genów znajdujących się w obrębie 17 chromosomu. Początkowe objawy tej choroby ujawniają się pod postacią zmian skórnych, powiększających się wraz z upływem czasu. Schorzenie najczęściej jest identyfikowane u małych dzieci, które do końca życia muszą się z nim zmagać. Pierwsze oznaki choroby pojawiają się najpierw w okolicy twarzy, ramion oraz stóp. Zarówno skóra, jak i paznokcie pozostają niezmienne. Cysty mają formę odbarwień, narośli oraz grudek, które zależnie od stadium zaawansowania oraz ilości zaczynają swoim kształtem i kolorem przypominać korę drzewa. Szybkość postępowania również jest uwarunkowana genetycznie, to też u każdego chorego będzie ona zajmować powierzchnię ciała w mniej lub bardziej inwazyjny sposób. Niestety dysplazja Lewandowskiego-Lutza na obecną chwilę jest nieuleczalna. W celu zatrzymania inwazji stosuje się terapię retinoidami, która jedynie na jakiś czas powstrzyma rozprzestrzenianie się brodawek. W wielu przypadkach wykonuje się również zabiegi chirurgiczne mające na celu usuwanie narośli oraz przeszczepianie skóry z miejsc, do których nie dotarła choroba. Zmiany skórne mogą ważyć nawet kilka kilogramów i skutecznie utrudniać codzienne życie. Grudki powstałe w okolicach dłoni i stóp uniemożliwiają chwytanie przedmiotów oraz chodzenie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przypadków tej choroby jest historia młodego obywatela Bangladeszu, Abula Bahandara, u którego schorzenie zaczęło się rozwijać, kiedy miał zaledwie 15 lat, a z biegiem czasu brodawki na jego dłoniach osiągnęły wagę aż 5 kg. W 2017 roku mężczyzna przeszedł 16 skomplikowanych operacji, podczas których usunięto narośla, dzięki czemu mógł on chociaż przez kilka lat wrócić do życia i zaopiekować się swoją żoną oraz dziećmi. Zespół wilkołaka. Zaburzenie genetyczne cechujące się występowaniem nadmiernego owłosienia na całym ciele, w medycynie określane również jako hipertrichoza. Pierwsze przesłanki o tej chorobie pojawiły się już w XVI wieku. W 1595 roku ukazało się dzieło będące portretem niejakiej Annonietty Gonzales, autorstwa włoskiej malarki Lavini Fontanny. Obraz przedstawia dziewczynkę, która w rzeczywistości miała na imię Tognina. Twarz dziecka pokryta jest gęstymi włosami. Niestety zarost nie był wyobraźnią autorki, ponieważ modelka widoczna na obrazie dotknięta była hipertrichozą odziedziczoną po swoim ojcu, który chorobą w cudzysłowie obdarował jeszcze troje ze 7 swoich dzieci. Syndrom wilkołaka występuje na 2 sposoby. Pierwszy z nich charakteryzuje się włosami pokrywającymi niemal całe ciało, natomiast drugi jest nieco mniej inwazyjny, ponieważ skupia się jedynie na konkretnym obszarze skóry. Oprócz tego wyróżnia się kilka rodzajów choroby, ponieważ warto wspomnieć, że hipertrichoza pojawia się nie tylko w wyniku mutacji genetycznych, ale również może zostać nabyta m.in. na skutek zaburzeń hormonalnych.
Poszczególne charakterystyki różnią się od siebie gęstością występowania włosów oraz wiekiem, w którym zaczynają nadmiernie wyrastać. Oprócz zwiększonej ilości zarostu, syndrom wilkołaka może objawiać się również poprzez różnice w wyglądzie, do których należy m.in. powiększona głowa, przerost dziąseł czy płaski i szeroki nos. Hipertrichoza bardzo często jest mylona z inną chorobą wywołującą podobne efekty, czyli hirsutyzmem. Pomimo, że oba schorzenia cechują się nadmierną ilością owłosienia, to hirsutyzm dotyka jedynie kobiety, u których pojawia się wzmożona ilość włosu typu męskiego. Choroba jest wówczas związana ze wzrostem stężenia androgenów, w wyniku czego na ciele kobiety, a zwłaszcza w obrębie twarzy oraz klatki piersiowej, pojawiają się włosy. Aktualnie nie istnieje lekarstwo, które raz na zawsze rozwiązałoby problem osób dotkniętych syndromem wilkołaka. Chorzy mogą jedynie przeciwdziałać namnażaniu się włosów poprzez regularne golenie lub depilację zarówno woskiem, jak i laserowo. Niestety jest to jedynie doraźna metoda radzenia sobie z problemem, który bardzo często znacząco obniża samoocenę chorego. Wrodzona obojętność na ból. W języku medycznym chorobę tę określa się mianem analgezji wrodzonej, od greckich słów analgos, które w dosłownym tłumaczeniu znaczą bez bólu. Schorzenie powstaje w wyniku mutacji genu SCN9A, który jest odpowiedzialny m.in. za przekazywanie impulsów bólowych między komórkami nerwowymi a mózgiem. Osoby cierpiące na analgezję wrodzoną nie są w stanie odbierać żadnych sygnałów od swojego organizmu świadczących, że ich ciało ulega jakiemuś uszkodzeniu. Jednocześnie wszystkie pozostałe zmysły, takie jak poczucie tekstury czy temperatury, pozostają niezmienione. Ponadto osoby cierpiące na to schorzenie nie odczuwają głodu oraz zmęczenia, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do śmierci z wycieńczenia. Pomimo, że pacjenci nie odczuwają bólu, to ich ciało niestety nie jest niezniszczalne, przez co może być nieustannie narażone na wszelkiego rodzaju urazy oraz bakterie. Przewidywana długość życia osób chorujących na wrodzoną obojętność na ból jest zdecydowanie krótsza niż przeciętnego człowieka, ponieważ nie są oni w stanie kontrolować zmian występujących zarówno w swoim organizmie, jak i ciele. Niejednokrotnie u chorych zdarzały się przypadki poważnych oparzeń czy złamań, których nawet nie zauważyli. Życie takich osób do samego końca musi opierać się na nieustannym kontrolowaniu swojego ciała oraz ogromnej uwadze na czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo. Śmiertelna bezsenność rodzinna. Jest to niezwykle rzadka choroba mózgu dziedziczona genetycznie. Według statystyk na owe schorzenie choruje od 50 do nawet 70 rodzin na całym świecie. Śmiertelna bezsenność, jak sama nazwa wskazuje, w każdym przypadku kończy się śmiercią chorego. Sprawy nie poprawia fakt, iż do dziś nie opracowano na nią lekarstwa. Śmiertelna bezsenność rodzinna jest przykładem choroby dziedziczonej jednogenowo, co charakteryzuje się dziedziczeniem tak zwanym z pokolenia na pokolenie. Jeżeli chociaż jeden rodzic jest nosicielem mutacji, to ryzyko narodzin dziecka z tym schorzeniem wzrasta aż do 50%. Do powstania choroby przyczynia się mutacja białka określanego prionem, który w swojej zawartości posiada asparginę zamiast domyślnie kwas asparginowy. Prion powoduje deformację kolejnych białek w mózgu, w końcowym efekcie doprowadzając do zmodyfikowania części odpowiedzialnej za regulację snu. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w wieku średnim, najczęściej pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Mimo podobnych symptomów, przebieg choroby u każdego przebiega w inny sposób. Wraz z uaktywnieniem się choroby genetycznej zaczynają się pierwsze problemy ze snem, znaczący wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz m.in. demencja. Każda następna doba bez snu wywołuje kolejne trwałe uszkodzenia w mózgu, które z czasem zaczynają wywoływać u chorego halucynacje oraz ograniczenie kontaktu ze światem rzeczywistym. Bardzo powolna i wycieńczająca śmierć może trwać nawet kilka lat, co jest niezwykle przerażającym doświadczeniem zarówno dla chorego, jak i jego rodziny, która również może podzielić jego los. Zespół proteusza. Schorzenie powstaje w wyniku mutacji zachodzącej w genie AKT1. Owa deformacja pojawia się już na etapie embrionalnym. Zmutowany gen przyczynia się do nadmiernej produkcji białek, w wyniku czego te powodują nadmierny wzrost poszczególnych komórek ciała, dotykając najczęściej kończyn. Zmiana genetyczna nie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, występując raz na milion przypadków. Nazwa schorzenia pochodzi od postaci mitologicznego proteusza, greckiego bóstwa, które potrafiło przybierać różne postaci. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby proteusza jest występowanie guzów zarówno wewnątrz organizmu, jak i na zewnątrz. Ponadto schorzenie prowadzi do nieproporcjonalnego przerostu kości, które w połączeniu z pojawiającymi się grubymi naroślami przypomina wyglądem skórę słonia. Osoby dotknięte ową chorobą są bardziej narażone na zmiany nowotworowe oraz problemy z układem krążenia, w którym to często dochodzi do wszelkiego rodzaju zakrzepu. Zespół proteusza bardzo wpływa na wizualny aspekt sylwetki chorych, która wraz z postępem schorzenia staje się nierówna, a grudy oraz liczne fałdy z czasem pokrywają większość ciała, łącznie z twarzą. Chorzy najczęściej spotykają się z odrzuceniem społecznym ze względu na swój wygląd, co nie pomaga im w trwaniu w chorobie.
Tak jak i na pozostałe skorzenia, na proteusza nie znaleziono jeszcze lekarstwa, toteż stosuje się jedynie leczenie objawowe mające na celu zwiększenie komfortu życia chorych.